pierwszej rundzie Agneta Skolt zagra przeciw Erykowi Van Vrogowi, a Geralt z Rivii przeciw Hamalowi Ogn Dankbalowi. Chodźmy do stolika. Życzysz sobie podbić stawkę? Co masz na myśli? Jestem kolekcjonerem broni i interesuje mnie twój srebrny miecz. Jeżeli wygram, wezmę go, a jeśli przegram, dam ci swój. Równie cenny. Niech i tak będzie. Zaczynajmy. Zaraza. Nie dość, że odpadłem z turnieju, to jeszcze straciłem miecz. Tak to już w życiu jest, że szczęście jednych splata się z niepowodzeniem drugich. Dziękuję za dobrą grę. Nie przegrałbym z tobą, gdybyś grała uczciwie. Nie pozostaje mi nic innego, jak zawiadomić państwa, iż po pierwszej rundzie Geralt z Rivii odpadł z turnieju. Agneta Skolt i Erik Van Vrok zostali zdyskwalifikowani. Dlatego z jego ekscelencją, ambasadorem Nilfgaardu, zmierzy się Hamal Ogn Dankbal. No, gratuluję wygranej. Dziękuję. To był emocjonujący pojedynek. W wielkim finale przeciwnikiem hrabiego Moniera będzie jego ekscelencja Von Hind. Dosyć profanowania gwinta! Wygląda na to, że miałeś pecha. Wasza ekscelencja był po prostu lepszy. Dosyć profanowania gwinta! Macie dosyć? Dalej będziecie wprowadzać nowe frakcje? Dosyć tego! Wzywam gwardzistów. Wygrałem! Ha! W dupę sobie wszyscy wsadźcie wasze skellige! Wygrałeś, bo byłeś lepszy. A nie dlatego, że frakcja jest słaba. Dobra, dobra. Już ja swoje wiem.